Na obozie w Wałczy z nami Oskar Piechota. Cześć Oskar. Cześć, witam wszystkich. To powiedz, co tutaj robisz generalnie? Na ogół tutaj przyjeżdżają trzy kluby, Ankos, Mighty Bulls i przede wszystkim Berserkerzy. Co tutaj robisz na gościnnych występach? Zawsze chciałem tutaj przyjechać, bo zawsze słyszałem, że jest mocna ekipa, bardzo fajnie obsadzony. Teraz właśnie mam okazję się przekonać o tym. Naprawdę poziom jest bardzo wysoki. Można porobić sobie w każdej kategorii wagowej, sparring partnerów jest bardzo dużo. No i też chciałbym postartować troszeczkę w MMA, a myślę, że to jest najlepsza okazja, żeby się sprawdzić, no jak wyglądam na tle tej całej czołówki Polski. Tutaj w Wałczu widziałem, że robiłeś i parter i zaraz później jak było już normalne MMA, siły starcza tutaj na jeden trening po drugim? No staram się wykorzystać jak najlepiej ten czas, jeżeli trening jest do dyspozycji, to tak miałbym sentyment, gdybym go odpuścił. No wiadomo, no siły zawsze może zabraknąć, no ale na razie jeszcze jest dobrze, jeszcze jakoś się trzymam. Nie powiem, jest troszeczkę ciężko, ale chciałbym wytrzymać do końca i zrobić jednak te wszystkie treningi i żadnego nie opuścić. No i poza tym można też posparować z osobami, z którymi nie mam na co dzień styczności, no i myślę, że jest to dobra okazja. Ty ciągle jesteś postrzegany przede wszystkim jako chwytacz. Powiedz, jak tutaj sobie radzisz na sparingach z takimi no, całkiem solidnymi zawodnikami w tych kategoriach 8-4, 9-3. Tutaj jest kilku mocnych zawodników. No tak jak mówiłem, poziom jest bardzo wysoki, no jestem postrzegany jako chwytacz, no ale tak samo stójkę robię chyba tak samo długo jak i parter, może z troszeczkę mniejszą intensywnością, no ogólnie lubię bardzo boksować, nie mówię, że jestem może jakiś tam dobry, po prostu lubię to robić, lubię się obijać, pod względem tam bokserskim, nie treningowym. No i myślę, że warto popróbować tutaj swoich sił, nawet i w tej stójce może, której nie jestem tak bardzo postrzegany, ale myślę, że jakiś tam opór stawiam i też ze mną za łatwo nie mają. Ja tutaj słyszałem akurat dużo komplementów na temat twojej stójki, więc pochwal się, gdzie robisz, bo domyślam się, że to nie Zbyszek Tyszka robi z tą stójkę. Tak, trenuję w Kobe Gym Gdynia, co tydzień w środy jeżdżę na sparingi i oprócz tego od niedawna jeszcze trenuję, mam takiego trenera od przygotowania bokserskiego, którego pozdrawiam Maćka, pracuję nad moimi błędami technicznymi i myślę, że z czasem będzie coraz lepiej. Jak na razie tylko jedna walka w zawodowym MMA, planujesz kolejne starty? No w sumie to już dwie, bo wcześniej miałem jeszcze na ringi KSF pierwszą moją walkę, teraz parę miesięcy temu walczyłem w gali w Słupsku. No i planuję, zobaczymy jak propozycje, może jeżeli coś wypali, no to w najbliższym czasie jak najbardziej chciałbym wystartować, dlatego próbuję zrobić jakąś dobrą formę. Te oferty spływają do ciebie, czy ciężko z tym? No szczerze mówiąc to tak ostatnio troszeczkę ciężko, raczej oferty się nie zdarzają, no, ale myślę, że jeżeli ja wykażę też jakąś większą inicjatywę, no to myślę, że coś powoli się znajdzie. Tam były jakieś może tam mniejsze rozmowy, ale to nie będę nic mówił, bo to gadać można dużo, prawda? Ty w 2012 roku zostałeś też mistrzem Polski w grapplingu, w Poznaniu były mistrzostwa. Planujesz dalsze starty akurat w tej formule walki? Tak, w grapplingu chcę dalej startować. Plus jest taki, że można dostać się do kadry Polski, gdzie są różne przywileje. Wiadomo, no, wywodzę się z klubu parterowego od Zbyszka, trenuję w Piranii i no, nacisk jest główny kładziony na parter. Przygotowujemy się do mistrzostw Polski, które będą w kwietniu. No i to są takie zawody, jeżeli chodzi o grappling, takie najbardziej dla nas ważne w roku, start, więc wszyscy w klubie tam mocno trenujemy i chcemy się z dobrej strony pokazać na tych zawodach, a oprócz tego w grapplingu jak najbardziej. A właśnie, jesteś mistrzem Polski, a miejsca w kadrze dla ciebie na Mistrzostwa Świata nie było? Jakiś tam drobny niedosyt? Czy niedosyt? Ja na ten temat może nie będę się wypowiadał, bo to nie ja dobieram skład do kadry Polski. Uważam, że jeżeli jest taka decyzja, to ja to jak najbardziej szanuję. Zwłaszcza, że to była moja pierwsza wygrana w grapplingu i myślę, że muszę jakby to troszeczkę poprzeć czymś jeszcze, prawda? Bo jeżeli ktoś jest w kadrze i robi wyniki na arenie międzynarodowej, no to uważam, że też zasługuje na to miejsce, prawda? No i myślę, że jeżeli dalej udowodnię, że w tej kadrze się znajduję, no to może jakieś tam miejsce się dla mnie znajdzie. Rozmawiać na to było wszystko. Dziękuję ci bardzo za wywiad i życzę sukcesów w tym 2013 roku. Dziękuję bardzo.